Ale coś śmiesznego do KSW. Nie ma już śmiechów. No, za mało czasu zostało, już tylko poważna wersja Damiana. Dlatego na Neandertala. Dostałem w sumie informację od menadżera i w zasadzie od razu się zgodziłem na taką opcję turniejową, chociaż na początku nie miała tak wyglądać jak teraz w tej finalnej wersji, że dwie walki jednego wieczoru. Początkowo chyba były plany, żeby jednak to było rozgraniczone na dwie gale. Cieszyłem się, bo też chciałem walczyć jak najszybciej. Jeżeli trenujesz, jeżeli chcesz zdobyć te najwyższe odznaczenia, no to coś takiego to jest piękna sprawa. To jest coś, na co czekałem w sumie całe swoje takie sportowe życie. Gdzieś tam o tym marzyłem. Nie będę odpuszczał na pewno łatwo. Po prostu postaram się pokazać najlepszą wersję siebie. Powrót do korzeni. Bardzo ciekawa formuła. Zobaczymy, jak sobie chłopacy poradzą z tym. Na ile będzie taktyki, na ile będzie takie pójścia na żywioł. Sama formuła, że wygrywa ten, co wygrywa pierwszą rundę, w przypadku oczywiście remisu, no naprawdę może być ciekawe, mogą być szachy, a może być mordobicie. Myślę, że chłopacy się biją dla fanów, także głos decydujący dla nich, no to jest jakby ukłon w stronę fanów, po to wszyscy robią jakby. Dla nas, no naprawdę chcieliśmy Silwę, raz, że najbardziej doświadczony, a najbardziej nam jakby pasuje stylowo, aczkolwiek i tak. Ja uważam, że Damian powinien być gotowy na każdego przeciwnika, łącznie z rezerwowymi. Są chłopacy na bardzo wyrównanym poziomie, jedni są bardziej doświadczeni, inni mniej, ale naprawdę tutaj nie ma. I nie uważam, że jest ktokolwiek jakimś takim bardzo zdecydowanym faworytem. Z głosów, ale to też było super. Nie, na rękach głębiej. Bo tu się w ogóle nie skupiam na rękach, tylko na pępnie, nie? Dzień dobry, Damian uczy się nowych technik. Jesteśmy gotowi, przygotowani na turniej w 100%. Ostatni tydzień jeszcze ciężkiego zapierdzielania. Kończymy Klebera w pierwszej rundzie, a później idziemy po zwycięzcę Wójcik Haratyk. I mam nadzieję, że będą to derby Poznania i pokażemy, który klub jest lepszy. To też jest fajne, jak jest rękawica, bo w rękawicy taki klub jest bardzo mocny, nie? Że ja nie muszę tak naprawdę trzymać tej ręki, jeżeli tu jest rękawica, to ona się mocno zablokuje, nie? Jako, że jest to turniej, czyli dwie walki w jeden wieczór, no to najsensowniejszym będzie skończyć obie walki szybciutko przed czasem, a jako, że Damian jest silnym i nieprzewidywalnym typem, no to będziemy celować w poddania. Ja jestem gościem od parteru, Damian parter umie, także mam nadzieję, że i pierwszą, i drugą walkę szybciutko skończy przed czasem. Poprzerabialiśmy, pododawaliśmy do arsenału trochę duszeń, trochę poddań. Liczę na poddania, liczę na szybkie skończenie w pierwszej walce. Dwa poddania, pas, jedziemy do domu. Wiem, że Brazylijczyk ma spory management, ładnie rozwinięty ten profil instagramowy, WTS Management chyba. I widziałem, że tam Brazylijczycy głównie głosowali na opcję C, czy w komentarzach. Pierwszy, drugi dzień to jeszcze było tak, że myślałem, że będę bił się z Wójcikiem, a potem zobaczyłem, jak się Brazole odpalili. Ja też dołożyłem swoje trzy cegiełki i finalnie właśnie mamy opcję C. Zdecydowanie to wpływa na game plan. W sumie zmuszają nas, żebyśmy bili się od pierwszych sekund, od pierwszych minut walki. Bardzo ważne jest wygrać tą pierwszą rundę, chociaż myślę, że większość walk tak naprawdę skończy się przed czasem. Mental, strategia, żeby podejść odpowiednio do tej pierwszej walki półfinałowej, wyjść w miarę bez szwanku i zneutralizować najlepsze płaszczyzny swojego przeciwnika. Myślę, że kluczowy będzie ten okres pomiędzy pierwszą walką a drugą, pomiędzy półfinałem a finałem, żeby się dobrze zregenerować, nie rozpraszać się gdzieś myślami. Wiadomo, że po pierwszej walce to tak naprawdę dopiero 50% powiedzmy tej łatwiejszej roboty zostało wykonane. To druga para półfinalistów, w zasadzie to faworyci gali po kursach bukmacherskich. Twardzi goście, generalnie twardzi, doświadczeni goście, czołówka Polski. Sam nie mam pojęcia, kto wyjdzie z tej batalii zwycięsko, bo i Wójcik, i Haratyk mają argumenty, żeby znaleźć się w finale. Damian na przykład przygotowuje się do zmywania naczyń, nie? Trzy razy po 5 talerzy dużych i dwa małe na koniec. Tak, bo powiedział, że jak turniej nie wyjdzie, to chuj idzie na zmywak. Już miałem trochę doświadczenia zresztą. W Anglii nabyłem za gramanicą, nie? Na zmywaku? Tak, byłem, no. Ile wytęski za rok? Henna, stary. To jeszcze jest ta gąbka, którą zapierdzieli stamtąd, nie? Tak, to jest ta gąbka z obozu. No trochę zużyta, wiesz, czuć pracę. W razie jak bije, to myśli nagle, ty no nie mogę przegrać. Nie wrócę tam, nie jedzie dalej. Teraz była BJJ-ka z panem Filipem Sadowskim. Pod szkoleniem je troszeczkę z arsenału duszeń. No i teraz z Miśkiem wymiana uprzejmości w oktagonie, nie? Przy weekendzie
sobie trochę wpierdolić, żeby w niedzielę nie było za łatwo odpoczywać. Jak po piątku jest sam raz, idziemy cały czas w gaz, nie? Mi się gada z materiał do KSW, musi być trochę poważne. Poważne sytuacje, idziemy zrobić drill 5x5. Zrobimy też trochę techniki w stójce, z racji, że dzisiaj piątek, więc troszkę potańczymy na nóżkach. No. Dzisiaj Misiek, jest sobota. Czy ty chlałeś znowu wczoraj? Nie, nie. Ja jestem na 5 tygodni przed walką, więc w sumie mogłem. Ale głupotę zrobiłem. Moja walka, no coś tam nie, coś chyba się zbliża, nie? Widzę, że mój przeciwnik zwiedza tutejsze pomiastowe kluby, X-Demon, Czekolada. Muszę wziąć chyba przykład z niego. Gorzej jakbyśmy się spotkali na baletach, a nie w klatce, nie? Nie, no nie wiem, śmiejecie. Ale widzę, teraz jesteście w tym samym mieście, bo widziałem, że Bangkoku. Przyjechać do Smoka, jak przyjeżdżał, potrenować, bo wszyscy wiedzą, jak się bije, no to... Co to za niespodzianka? Nakręcił się. Jemy? Tak. Ale bez rękawic. Luźniutko. Zawsze luźno. Pokaż. Pomysł jest mega fajny, powrót do korzeni, to jest coś, co moim zdaniem zaciekawi polskiego widza. Wiadomo, że jeśli chodzi o walkę Damiana, to stawiam na niego. Mega wszechstronny, jest mega utalentowany i przede wszystkim bardzo pracowity, więc oczywiście stawiam na swojego klubowego kolegę. Damian to jest taki dobry wariat, taka dobra duszyczka i taki naprawdę człowiek, który wnosi dużo radości do tego klubu. Prywatnie bardzo się lubimy, zawsze sobie żartujemy na treningu i uważam, że to jest mega pozytywna postać, która wnosi dużo dobrego do polskiego MMA i łamie stereotyp takiego typowego zawodnika ponurego, że tak powiem, bandziora, tylko to jest mega pozytywny, miły chłopak, który daje dobre walki. Ale chyba akurat była w to miejsce. Chyba wniszczyłeś na zgięciu. Oszust jest taki, że 3 razy już mu wysyłałem dietę, a on dalej do mnie mówi, że jej nie ma, nie? Co za gościu? Mam dietę, tylko jakby 2 diety jem po prostu, wiesz? A, bo ty jesteś na diecie obrotowej. Tak. Co się obrócisz, to zjesz. No. Jedna dieta mi nie starczy. Więc prostu, jak coś, jakby magii nie zrobił, to nie moja, to jego wina. Całe szczęście jeszcze nie było tak, żeby nie zrobić, nie? Oho! Jeszcze mam. Odbyło mi się śniadanie. Sorry, dla was specjalnie. Mówię, że sparring partner, ale nie miałbym serca chyba, nie? Taki jest słodki. Jak się rozluźni, jak puści bączka, to idziesz spać od razu. Niebezpieczna to jest maszyna. No, dobrze, dobrze. Kto wygra turniej? Dobra, ale jeszcze lubić. Na verdade, eu esperava lutar direto com o campeão. Tak naprawdę spodziewałem się tego, że moja kolejna walka będzie już o pas z Ibrahimem Czurzigajewem, ponieważ poprzednie moje 2 walki udało mi się wygrać przez fajne nokauty. Kiedy usłyszałem o tym turnieju, to się ucieszyłem, ponieważ będę miał okazję do walki z najlepszymi zawodnikami z Europy. Jestem w 100% przygotowany do tego, żeby bić się 2 razy jednego wieczora, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Zdarzyło mi się już zwyciężyć w takim turnieju w Brazylii, także nie jest to dla mnie nic nowego. Traktuję to po prostu jako kolejne wyzwanie w swojej karierze. Bardzo mi to pasuje, że tak to właśnie wygląda, ponieważ no, wymusza to na nas w pewien sposób taką strategię, że w pierwszej rundzie trzeba dać siebie jeszcze więcej. No i to jest taka sytuacja, która bardzo mi odpowiada jako zawodnikowi. Uważam zarówno Rafała Haratyka, jak i Marcina Wójcika za naprawdę wspaniałych zawodników z niesamowitym rekordem, ale z drugiej strony też jestem takiego zdania, że na pewno nie powinno się lekceważyć Damiana Piwowarczyka,
Kowalczyka, bo to też jest zawodnik, który ma parę fajnych skalpów w swoim rekordzie i MMA jest takim sportem, że absolutnie nie powinno się tutaj lekceważyć nikogo, ponieważ zawsze może się pojawić jakieś zaskoczenie i nawet gość, który był bardzo faworyzowany przez bukmacherów, przegrywa w zaskakujących okolicznościach. Mon nom est Jean-Philippe. Nazywam się Jean-Philippe, prowadzę agencję, która nazywa się WFS Management. Jestem menadżerem zawodników, część z nich się bije w KSW, więc są to zawodnicy tacy właśnie jak Kleber Silva albo Izai Ramos. Znacie już jakby rezultaty mojej pracy. Mam takie podejście do swojej pracy, że staram się ściągnąć zawodników z pewnym wyprzedzeniem przed galą. Wielu menedżerów tutaj pracujących w Europie pracuje w taki sposób, że właśnie ściąga zawodników dwa dni przed galą i ci zawodnicy są bardzo zmęczeni podróżą, muszą jeszcze zbijać wagę. Jest naprawdę trudno przygotować zawodnika w ten sposób do walki, dlatego ja u siebie staram się tych zawodników ściągać właśnie z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, żeby oni większość pracy w przygotowaniach do walki wykonali u siebie na miejscu, ale tutaj jak już są, to przygotowują się, aklimatyzują się, później pracujemy nad jakimiś szczegółami technicznymi i po prostu już ostatnia prosta tych przygotowań jest wykonywana tutaj w Polsce. Bardzo wielu Brazylijczyków wzięło udział w tym głosowaniu, także spotkało się to z naprawdę fajnym odbiorem w naszym kraju. Wynika to z faktu, że wielu Brazylijczyków śledzi KSW u siebie w kraju, nie tylko ze względu na mnie, ale też na wielu innych zawodników. I ze względu na to, że eventy, gale KSW są transmitowane przez wielki kanał telewizyjny. Postanowiliśmy wykorzystać naszą platformę medialną i zaangażować wielu brazylijskich fanów do tego, żeby głosować na konkretną opcję. Wydaje mi się, że Damian Wiwowarczyk jest oczywiście dobrym zawodnikiem, nie chcemy tu mu niczego ujmować, ale ma jeszcze troszkę do nauki. Co do Klebera, jestem w 100% pewien, że zwycięży w tym turnieju, dlatego że jest to jeden z najtwardszych zawodników, z jakimi miałem przyjemność trenować do tej pory. Jedyne tak naprawdę porażki w jego rekordzie to były porażki z potężnymi zawodnikami i też po bardzo krótkim okresie przygotowawczym, a tym razem Kleber miał naprawdę mnóstwo czasu do tego, żeby się odpowiednio przygotować, więc po tym jak sięgniemy po ten pas, sięgniemy później jeszcze po pas kategorii średniej i półśredniej. KSW Crips, jesteśmy właśnie u mnie na kwadracie w Poznaniu, właśnie wróciłem z kroplówki. Musiałem się troszeczkę podreperować, bo już końcówka przygotowań, wchodzi to zmęczenie, mniejsze kalorie. Interesuję się w sumie głównie sportem, głównie MMA, to mi pochłania większość mojego czasu, jak nie jestem na treningu jednym czy drugim, to chodzę do fizjo, czy do psychologa, czy na motorykę, oglądam walki, analizuję. MMA pochłania z 80% mojego czasu. Często dla relaksu pomiędzy treningami albo po wieczornym treningu gram sobie w League of Legends ze znajomymi. Pozdrawiam w ogóle chłopaków z Białogardu. Raczej rekreacyjnie, a ramki, żeby się tutaj nie denerwować, bo już jest wystarczająco dużo stresu na treningu i poza nim. Gdzieś to jest moja taka forma wypoczynku, powiedzmy, i odstresowania się lub jakieś wyjścia po prostu z kolegami, z dziewczyną do restauracji, zjeść coś, czy po prostu na spacerek. Teraz akurat pogoda nie rozpieszcza, więc większość czasu siedzę w domu, też ze względu na przygotowania. Tu nawet z dedykacją, zobacz. My i pies. Miał być pies Lola, ale na razie jeszcze nie spełniliśmy tego małego marzenia, ale na pewno będzie jakiś piesek w przyszłości, bo ja i Cordelia kochamy pieski, nie? Tylko myślimy
jakiego sobie tutaj sprowadzić generalnie, bo jeszcze mieszkanie nie jest jakieś mega duże, a myśleliśmy o większym psie w ogóle, no to byłby głopot. Na razie takim większym osobnikiem ja jestem na chacie i to wystarczy. Puchary z KSW, prawie wszystkie. Dwóch brakuje, jeden jest w Czerwonym Smoku, bo nie mam tutaj po prostu miejsca, a drugi jest u mnie w domu w Białogardzie. Nagroda za zwycięstwo na gali Babylon, takiej mojej pamiętnej powiedzmy, bo dzięki temu KSW się do mnie odezwało. Herakles za 2021 rok. No i jeszcze z sukcesów osobistych praca inżynierska tam jest w rogu. Dostałem od sponsora w ogóle taki obrazek po zdaniu pracy magisterskiej, zobaczcie sobie. Może być trochę zakurzony, ale generalnie niezły pomysł. No jeszcze jest trochę tych pucharków czy medali za zawody, ale musiałem je wywieźć, bo były skargi drugiej mieszkanki tego mieszkania, że za dużo tutaj po prostu jest moich rzeczy. Także większość mam też po prostu w Białogardzie swoich trofeów. Trochę zajechane te puchary, bo mi myślę, że co najmniej 10 razy każdy spadł w samochodzie gdzieś, nie? Tu po KSW, tu jakiś transport, tu do Poznania. Liczą się wspomnienia, tak? Pomysł na bycie youtuberem. No ja się wychowałem też trochę już w dobie internetu, obserwuję tego dużo. Też zawsze chciałem swoje sportowe wydarzenia z życia dokumentować i po prostu na początku tego roku podjęliśmy taką decyzję z Michałem, żeby ruszyć z kanałem, bo po prostu mi się szykowało bardzo duże wydarzenie w życiu, czyli turniej KSW. Więc stwierdziliśmy, że to będzie świetny czas, żeby rozpocząć ten kanał. Też będą wypadały nam jakieś ciekawe eventy, z których możemy zrobić odcinek, tak jak na przykład Media Training. Zapraszam w ogóle, żebyście obejrzeli nasze materiały, skomentowali, zobaczyli jak to wygląda. Kanał Damsyn & Kokos. Będziemy wrzucać regularnie treści raz w tygodniu, nie zawsze w ten sam dzień, bo to teraz też jest ten okres przygotowawczy. Dużo jest roboty, ale staramy się gdzieś tam właśnie łapać zawsze w tygodniu, żeby regularnie się mimo wszystko pojawiały odcinki. Chcielibyśmy to zrobić z humorem, będą jakieś challenge między nami, będą jakieś powiedzmy głupotki w czasie luźniejszym, kiedy będziemy po walkach. Obserwujcie i dawajcie znać, jak wam to leży. A minha profissão no Brasil, eu sou professor no Brasil. Przede wszystkim jestem nauczycielem edukacji fizycznej i pracuję w różnych szkołach z dzieciakami, no ale oprócz tego prowadzę też treningi różnych sztuk walki dla rozmaitych ludzi, którzy do mnie przyjdą. Wszyscy tak naprawdę w moim najbliższym otoczeniu doskonale wiedzą o tym, że uwielbiam walczyć. Uwielbiałem to od kiedy byłem małym dzieckiem, także cieszę się ogromnym wsparciem mojej rodziny i moich bliskich i wszyscy moi najbliżsi wiedzą, że robię to dlatego, że to kocham. Jeżeli przestanie mi to tylko sprawiać jako jakąś tam radość, to przestanę się tym zajmować. Kleber é uma pessoa maneira, né? Ele é uma pessoa bem... Ja pochodzę z południowego rejonu Brazylii, Kleber bardziej z północy i to tak jakoś się rozkłada, że ludzie na południu ze względu na silniejsze wpływy europejskie są troszeczkę bardziej tacy poważni, a ekipa z północy jest taka bardziej wyluzowana, więc to się przekłada na nasze relacje. I have your mission in KSW, making the best fight of the night. Let's do this. Piwa, you are that guy. Łączy nas bardzo silna przyjaźń, za każdym razem Kleber tutaj przylatuje na kilka tygodni, siedzi u mnie w domu, razem trenujemy każdego dnia, wygłupiamy się, no ale przez to, że też mamy tak dużo okazji do spędzania wspólnie czasu, widzę, że jest po prostu bardzo w porządku człowiekiem, który jest mega zaangażowany w to, co robi, ciężko pracuje i z tego powodu nie mam żadnych wątpliwości, że ostatecznie sięgnie po pas KSW. I'm ready for war now! The best way for fighters, making return the cage KSW for the champion. Let's do this. Ooh, is creamy the best way? Is creamy. Oh, nice, nice. Now, it's real cream. Go. Nice. Preparation for my muscle. Jim Beam, no supplement the people normal. Supplement the best fighter of the world. International fighters. Eu acho muito legal, mas não é só isso.
o rei do nocaute brasileiro, mas eles também me falam. Spotkałem się już z określeniem brazylijski król nokautów, ale nie jest to coś, co uważam za obraźliwe określenie. Jest to po prostu część gry i jakby częścią naszej gry jest to, że ludzie sobie czasami żartują. Nie boli mnie jakoś to specjalnie, że ludzie wymyślają takie określenia. Przy okazji ostatniej mojej walki ktoś wpadł na genialny pomysł, żeby zrobić zdjęcie mnie jako Mike'a Tysona. Też mi się to bardzo, bardzo podobało. Oprócz bycia nazywanym królem nokautów, też bywam nazywany czasami brazylijskim olbrzymem, że ekipa do mnie podchodzi i chce sobie zrobić zdjęcia z brazylijskim gigantem. Także no jest to część tej gry i uważam, że jest to potrzebne, żebyśmy się w tym wszystkim dobrze bawili. Let's go!